Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Wiedźmin 3 Serce z Kamienia, w którym będę kontynuował wątek związany z domem aukcyjnym. Muszę porozmawiać jeszcze z dwiema osobami, zanim zacznie się aukcja, ale dostałem jeszcze zlecenie od tej hrabiny, żeby poszukać jej kolczyka gdzieś pod deskami. Gdzie? O, tutaj jest jakaś krew czy wino? Rozlane wino i nic więcej. Czyli ona mnie tutaj wzięła pod włos, chciała, żebym tutaj przyszedł. To zadanie rozpocząłem w poprzednim odcinku, także jeżeli nie ma jesteście ciekawi, kulczyka, jak to się rozpoczęło, no to odsyłam do poprzedniego odcinka. A teraz zobaczmy, czego ona naprawdę chce. To może hrabina wytłumaczy, o co chodzi. Już bez żartów. Proszę wybaczyć. Ja, bogowie, jakie to krępujące. Czy zna pan Wesemira? Trochę od pana niższy, nosił wąs. Przyznam, to Wesemir. Co umiem. Co? Co u niego, jeśli wolno spytać? Nie żyje. Obawiam się, że mam złe wieści. Och. Proszę powiedzieć. Umarł chociaż jak wiedźmin? Nie, jak bohater. Choć tyle. I dziękuję, że tak elegancko znosił pan zramolałą wariatkę. Proszę tak nie mówić. Jestem stara i bogata. Mogę mówić, co chcę. A teraz niech mnie pan zostawi samą na chwilę. Wrócę na aukcję. To może tą zbroję, którą ona posiada, to jest właśnie Wesemirza zbroja swojej kolekcji, o której też mówiłem w poprzednim odcinku. Dobra, kolczyk został odnaleziony, czyli teraz idziemy usiąść, kiedy będziesz gotowy do wzięcia udziału w aukcji. Ja mam usiąść. Dobra, chyba mogę usiąść, nie chcę mi się gadać z tamtym gościem. Trzecim pewnie znowu będzie chciał jakieś zadanie, albo nie wiem, nie wiadomo co jeszcze. Dobra, zobaczmy. Będę musiał kupić ten dom. Ciekawe, ile będę musiał wydać. Słuchaj, na to. Zapomniałem spytać, jak w ogóle będzie przebiegać ta aukcja? Na pierwszy ogień pójdą trzy pozycje, potem przerwa. Mam nadzieję, że wtedy właśnie zejdzie Horst Borsodi i was sobie przedstawię. Oby. A póki co, jak tam twój budżet, będziesz licytować? Zobaczymy, co będzie. Najpierw wstępnie powiem, że. Jak już mnie tu przemyciłeś, będę. To grzechem byłoby nie skorzystać z okazji. Wiedziałem, że złapiesz bakcyla. Pewnie zaraz wspomni o jakimś procencie. Szanowni Państwo, witam raz jeszcze w naszych progach. Niniejszym rozpoczynam aukcję. Szanowni Państwo, pozycja numer jeden to mosiężna figurka ze zbiorów owianego złą sławą hrabiego Romilli. Plotka niesie, że w środku ukryty jest prawdziwy skarb. Czego jednak nie sposób sprawdzić bez zniszczenia tego przepięknego bibelotu. Cena wywoławcza jest okazyjna. 50 koron. Kto da więcej? Jegomość Hilbert daje 100. Hrabina Mignol daje 150. Czy widzę 200? Czy ktoś daje 200? Ja dam 200. Jegomość o białych włosach daje 200! Czy słyszę 250? 200 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz Jest! Hrabina Mignol daje 250! Kto da 300? Damy 300 i to jest moje ostatnie słowo. Jest! Mamy 300 po raz pierwszy! Po raz drugi. Ciekawe, czy jakbym wygrał, to będę w stanie ją rozwalić, tą figurkę. 300 po raz trzeci. No pięknie. Pozycja numer jeden, tajemnicza mosiężna figurka, sprzedana jegomościowi o białych włosach. A teraz pozycja numer dwa. Obraz młodego nowigradzkiego malarza Van Rogha.
Gwiaździsta noc nad Pontarem. Cena niezwykle atrakcyjna. 20 koron. Szanowni państwo, kto da 20 koron? Tyle co nic. O, dżentelmen o kocich oczach daje 20. Czy słyszę 30? 20. Za taką kwotę to żal nie brać. Po raz drugi? Po raz trzeci. Sprzedane. Obraz Van Rogha Gwiaździsta noc nad Pontarem wędruje do jego mościa o kocich oczach. Szanowni państwo, przechodzimy do pozycji numer 3. To prawdziwy rarytas, istny biały kruk. Okulary o złotych oprawkach i soczewkach z kryształów górskich, szlifowanych przez gnomich mistrzów. Niegdyś własność słynnego płatnego zabójcy. O proszę, to jest magistra, okulary są. Cena wywoławcza 200 koron. Kto mi się kojarzy, nie wiem, czy chcę to licytować. Hilbert daje 250, kto da 3? O, proszę bardzo, Jaromir Iwanowicz Zajcew daje 300. Po raz pierwszy, po raz drugi. Nie chcę mi się licytować niczegokolwiek po magistrze. Jegomość o białych włosach daje 350. Co? Kiedy ja nie... 350 po raz pierwszy? What the fuck? 350 po raz drugi? Kręcił mnie Vivaldi. Po raz... O, hrabina Mignol daje 400. Czy ktoś przebije tę ofertę? Po raz pierwszy? Po raz drugi? Po raz trzeci? Sprzedane. Okulary magistra wędrują do hrabiny. Cóż za ekscytująca aukcja. Pierwsze trzy pozycje za nami. Zapraszam państwa na krótką przerwę. Potem będziemy kontynuować. Dobra, teraz chciałbym zobaczyć tą figurkę. Geralt, czy to był sandacz? Jest Horst Borsodi. Chodź, zanim ktoś go zagada. Tylko wiesz, nie spodziewaj się ciepłego przyjęcia. Myślałem, że ten Horst jest kasnalem. Pozwól, że przedstawię ci mojego dobrego znajomego, Geralta z Rivi, który nie był tu zapraszany. O, jakie niemiłe przyjęcie. Ale zyskałeś na mojej obecności. Zostawiłem tu ładnych parę koron. W przeciwieństwie do Vivaldiego, dla mnie liczy się coś więcej niż tylko zarobek. Mój dom aukcyjny jest przede wszystkim miejscem spotkań elity. Co to za elita, że nie chciała kupić obrazu za 20 koron? Dwuczęga niezbyt do niego pasuje. Odnoszę wrażenie, że panowie zaczęli ze złej stopy. Może gdybyśmy wspólnie wznieśli toast za... Czego ode mnie chcesz? Racja, starczy już tych uprzejmości. Widzisz, muszę zdobyć dom Maksymiliana Borsodiego. Cokolwiek to. Co? Skąd o tym wiesz? Panowie, rozmawiajmy jak ludzie kulturalni, bez podnoszenia głosu. Skąd o tym wiesz, pytam? Hola, spokojnie, przecież... Skąd? Nieistotne. Powiesz mi, co to jest, czy nie? Straż! Wyprowadzić Wiedźmina i więcej go nie wpuszczać! Choćby przyszedł pod ramię z hierarchą Hemelfartem! Doprawdy, o co chodzi? Przecież to było tylko niewinne pytanie. Jeszcze słowo, a przeniosę mój rachunek do konkurencji. Druhu, wybacz, ale... Nie musisz fatygować strażników, Horst. Sam wyjdę. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci wybór w tej sprawie. Wywalić go na zbity pysk. Wasze miecze. Prawo stanowi, że musimy je zwrócić. Ale prawo nie stanowi kiedy. W związku z tym najpierw... Wiedziałem, że się skończy jakąś walką po tym, jak oddałem miecze. Faktycznie miejsce spotkania elit.
No chodźcie, chłopcy. Chętnie rozruszam kości. Twoja stara bierze w rzece! Bo gdzie? O! Trafił. I następny trafił. Czemu podczas walki wręcz nie mogę jeść? To jest aż dziwne. Jeszcze parę ciosów i powinni piknąć sobie na glebę. Dobra, jeden poleciał. Dobra, i teraz możecie oddać miecze. A ja sobie pójdę pokombinować, jak zdobyć ten dom cały. Prawo stanowi, że do rannego należy wezwać lekarza, ale prawo nie stanowi kiedy. Więc trochę sobie poczekacie. Prawdę gadają. Z mieczem czy bez miecza wiedźmin równo okalecza. Nie jestem w nastroju na mądrości ludowe. Coś ty za jeden? Jeśli wszystko dobrze pójdzie, twój wspólnik. Nie potrzeba mi wspólników. No nie wiem. Samemu nigdy nie dostaniesz się do domu Maksymiliana Borsodiego. Skąd wiesz, że szukam tego domu? Uczestniczyłem w aukcji. W przebraniu, rzecz jasna. Ciężko było nie słyszeć tej awantury. Do rzeczy, jeśli można. Żeby zdobyć ten dom, musisz się dostać do skarbca. A Horst po dobroci cię tam nie wpuści. Napad? To mi się nie podoba. A masz inny pomysł? Znajdź chatę zielarza pod Oxenfurtem. Poproś o wyciąg z krwawnika. Będzie wiedział, po co przyszedłeś. Porozmawiamy sobie. Jeśli próbujesz mnie w coś wrobić. Do zobaczenia, mam nadzieję. No, mnie tutaj do tego nie trzeba namawiać, chociaż wydaje mi się, że Horst już przejrzał nasze zamiary i się raczej przygotuje do tego, że będziemy próbować wybić mu na kawirę. Niech żyje król. Dobra, zobaczmy, gdzie jest najbliższy punkt Oxenfurt. Dobra, w Oxenfurcie będę mógł się przetransportować z tamtego miejsca. Zobaczmy, co chodzi w tym zadaniu i kim jest w ogóle ten nieznajomy. A, jakiś ciepły osobnik. No dobra. A ta zielarza, zobaczymy. Wyciąg z krwawnika, muszę pamiętać, żeby... Jakieś ostatnie słowa. Znowu rycerze płonącej róży. O, trafił. O, panowie. Po co te nerwy? Dobra, trochę mnie oszołomili. To jednak młynek nie na nic zda, jeżeli tutaj są tarczownice. Chociaż dziwne, bo jest ich aż dwóch. Przeważnie był jeden tarczownik na taki oddział. O, bandyto. Dobra, akcji. O, idealnie, trafiłem z tym. Teraz mamy z zielarzem do pogadania. Już po wszystkim? Tyle masz do powiedzenia? Uratowałem ci życie. Poradzilibyśmy sobie z nimi. My? Nie łapcie mnie za słówka. Co chcecie kupić? Dostanę może wyciąg z krwawnika? Tak.
ale na zapleczu. Proszę za mną. Aha, i to rozumiem, że to będzie tunel do... skarbca Borsodiego, tak? Przyszedłeś. Dobrze. To się okaże. Nie, dobra, to jest jakaś kwatera, tajemnicza baza. Jakby to ująć? Jest nam po drodze, Wiedźminie. Obaj musimy dostać się do skarbca Borsodich. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił? Przepraszam, a co dokładnie jest twoją siłą? Mam plan. Pracuję nad tym od roku. Na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na ciebie liczyć? Wpierw powiedz, wiesz, czym w ogóle jest dom Maksymiliana Borsodiego? Wiem, że jest w skarbcu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ty też nie. Pomożesz mi w napadzie, czy nie? Dobra, zapytam, co on chce zabrać. Co jest takie ważne, że nadstawia karku? Coś, co mi skradziono. Mhm. To powinieneś iść na straż zgłosić przestępstwo, a nie szykować napad. Próbowałem. Nieraz. Rozumiem. Skrzywdzony przez system, oszukany przez świat, ale mniejsza z tym. Co ci skradziono? Długo by wymieniać. Więc zmieńmy temat. Wchodzisz czy nie? Nie jestem złodziejem. Okazja czyni złodzieja, Wiedźminie. Mówię z doświadczenia. Opowiadaj. Domu aukcyjnego strzeże 20 redańskich żołnierzy. Całą dobę. Wokół chodzą patrole. A za rogiem, o tu, są koszary. Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu. Właśnie. Tylko, że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe pancerne. W oknach dwie merytowe kraty. Ale każda forteca ma jakiś słaby Falcon, punkt. Tam gdzie byliśmy z hrabiną. Nie jest wyjątkiem. Moim słabym punktem jest cierpliwość. Więc nie rób pauz, tylko mów dalej. Do domu przylega wieża, połączona przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy. O straż. Ale na wysokości 60 stóp jest okno. Bez krat. Bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć. Przejść po cichu do domu aukcyjnego. Następnie schodami w dół. Do piwnicy. Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca. I voilà. Brzmi nieźle, ale... dużo roboty jak dla dwóch ludzi. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Żeby się udało, potrzeba jeszcze dwóch wspólników. Kogoś, kto dostanie się do wieży i spuści nam linę. I kogoś, kto otworzy skarbiec. Kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Namierzyłem już obiecujących kandydatów. Teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie twoje zadanie. Ja wolę się nie kręcić za dużo po okolicy. Mhm. Zgadłem po kapturze. Coś jeszcze? Tak. Ale to już szczegóły, które poznasz, kiedy się zadeklarujesz. Da, nie mamy wyjścia. Nie bardzo mam wyjścia. Tak mi się przynajmniej wydaje, no właśnie. Niech będzie, wchodzę w to. Ale pod jednym warunkiem. Nikt nie może zginąć, jasne? Jak nikt nie może zginąć? Jak kurde, przecież ja bym powybijał słońce. Wszystkich. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę? Powiem, że wolałbym się wziąć do roboty. Jaki jest pierwszy krok? Wpierw będziesz musiał skompletować zespół, a potem przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci. Mogą nas zauważyć. O co chodzi z tym przerzedzaniem patroli? Mówiłem ci, że nie będę zabijał niewinnych ludzi. Spokojnie. Nie życzę nikomu śmierci. Tylko chwilowej niedyspozycji. Do rzeczy. Namów garnizonowego kucharza, żeby dosypał dzielnym żołnierzom do strawy czegoś, co ich przykuje do łóżek. Co drugiego, powiedzmy. Nie chcemy przecież wzbudzać podejrzeń. Znam przepis na eliksir, który załatwiłby sprawę.
O, widzisz, wywar spędzi w stolce. Nastaw ucha w mieście, żeby ustalić, gdzie szukać kucharza. A potem przekonaj go do współpracy. Czarami, pieniędzmi albo pięścią. Opowiedz mi o włamywaczach. Zakładam, że pierwszym kryterium jest brak lęku wysokości. Dlatego moją faworytką jest Eveline Gallo, artystka cyrkowa znana szerzej jako łasiczka. Występuje teraz gdzieś pod obcym furtem. Jej specjalność to gimnastyka artystyczna i spacerowanie. A włamania? Oficjalnie nie, ale porównałem trasy jej trupy i najgłośniejsze kradzieże ostatnich lat. Jedno idealnie nakłada się na drugie. Wątpię, żeby to był przypadek. Ale gdyby były z nią jakieś problemy, jest jeszcze Hugo Hoff, alias Mielony, niziołek. Myślisz, że się nadaje? Ta pucata buzia niezbyt mi pasuje do kryminału. Zdziwiłbyś się. Hugo ma na koncie więcej włamów niż te potworów. Co ważne, 2 lata temu ukradł pozłacanego kurka z dachu nowigradzkiego ratusza. Więc spinać też się potrafi. Z tego co wiem, zaszył się w Oxenfurcie, w domu koło bramy na Nowigrad. Tylko uważaj, mimo skromnej postury jest ponoć bardzo niebezpieczny. Pogadajmy o ludziach, którzy mogliby otworzyć skarbiec. Cóż, zacznijmy może od tego, że jeden z nich jest krasnoludem. To Kazimir Bassi, rodem z Mahakamu. Spec od kontrolowanych eksplozji. Mówią, że szczyptą saletry wysadziłby w powietrze cały Nowigrad. Drzwi do skarbca to dla niego petka. Problem w tym, że jakiś czas temu Kazimir wycofał się z gry. Ożenił się, napłodził dzieci i osiadł we wsi Alnes. Może być, że nie przyjmie oferty. Jaką mamy alternatywę? Kwinto. Najsłynniejszy kasierz północy, poszukiwany listem gończym w Kedwen, Lyri, Angren i Kowirze. Niestety, kilka dni temu wpadł. Pojmał go niejaki Hans Sidaris, kondotier. Kojarzę. Ubiłem kiedyś dla niego archegryfa. Niezłe bydle. Hans czy potwór? W sumie to obaj. Czyli jednego trzeba by wyrwać z rodzinnych pieleszy, a drugiego uwolnić z więzów. Przemyślę to sobie. Dobra, zbieram się. Mam co robić. Ja też. Spotkamy się tu, jak już wszystko załatwisz. Co wtedy? Wtedy wszyscy pospołu dobierzemy się Horstowi do dupy. Namów Kasmira do udziału w skoku, udaj się do obozu najemników i porozmawiaj z Quinto. Dobra, pójdziemy najpierw do tego krasnoluda, zobaczymy co on ma do powiedzenia. Uda się wyrwać z domowych pieleszy. Podejrzewam, że to już jest wszystko odgórnie tak zrobione, żeby po prostu było wiadomo jak ta załoga powinna wyglądać. Także tutaj najpierw sobie, dobra, pustej butelki może nie będę zbierał. Miecz ze złotego miasta. No, nic ciekawego. No i w kolejnym odcinku będę kompletował tą załogę, a teraz dziękuję wam za uwagę. I widzimy się jutro na kompletowaniu właśnie załogi do napadu. Dzięki za uwagę. Na razie. Cześć.